No i kolejna rzecz jest taka, wbrew pozorom, niebycie właścicielem tej instalacji w tym przypadku jest waszym plusem, ponieważ to oni będą odpowiadali za tą instalację przez cały ten czas. A wy będziecie oszczędzać. A dobrze, teraz... no to co, no... Dobrze, okej, okay. Umówmy się w ten sposób. Jeśli mielibyśmy brać pod uwagę kwestie, powiedzmy, walorów twojej urody, to rozumiem. No jest to na pewno niewątpliwy argument na to, żeby ktoś się zdecydował na zakładanie u ciebie. Jesteś przedstawicielem? No, ale super! Nie, słuchaj, ja tego nie wymarzę, ja tego nie wykasuję, bo to jest dobre. Ale nie, mamy teraz taką promocję, względem której to my płacimy 3 miesiące pierwsze raty za klienta, czyli jest to rzeczywiście półprawda, pół środek. Gorąco i serdecznie na kanale Dobry Projekt. Na naszym kanale zajmujemy się propagowaniem off-gridu, propagowaniem życia poza siecią i propagowaniem różnego rodzaju rozwiązań, które pozwolą Wam żyć bez płacenia rachunków. Czy to jest możliwe? Bardzo często, jeżeli mówimy o off-gridzie, to okazuje się, że leży to gdzieś koło tego tematu. Natomiast nie zawsze wszyscy wierzą w to, że jest to w ogóle jak gdyby opcja, którą można brać poważnie pod uwagę, żyć bez płacenia rachunków, choć oczywiście wszyscy o tym marzymy. Na dzień dzisiejszy, tutaj, gdzie jestem, chciałbym poruszyć kilka tematów, które powinny Was zainteresować. Czy one Was zbliżą do tego marzenia życia bez płacenia rachunków? Kto wie? Nawet jeżeli uda nam się je obniżyć do stopnia minimalnego, to myślę, że już wtedy jak gdyby wygrywamy, tak? Jestem w miejscu, w którym okazało się, że wszystkie te drogi, które do tej pory prowadziłem, nie wiem, czy to będzie gramatycznie, ale doprowadziły mnie do tego, że jeden z moich widzów poprosił mnie o ocenę firmy, którą wybrał, której ofertę miał u siebie na stole. I z tego powodu tym bardziej jest mi miło, że goszczę w tej firmie, z tego względu, że nie jest to sytuacja przypadkowa i wybiórcza, gdyż ten widz dostał tą ofertę i okazało się, że poprosił nas jako Dobry Projekt o ocenę, czy ta oferta jest, aby na pewno fajna, ciekawa, czy jest atrakcyjna. Żeby ją sprawdzić. Dlaczego? Ponieważ dla niego ona była atrakcyjna i była unikatowa pod względem czy cenowym, natomiast dużo z tych komponentów, elementów było dla niego niejasnych i z tego powodu właśnie nas chciał się zapytać. Po sprawdzeniu tej firmy okazało się, że spoko, okej, że jest wszystko w porządku i że ten jego wybór, wiadomo, no, sugerował się ceną, nie ma się co oszukiwać. Natomiast my potwierdziliśmy, że to, co tam jest zawarte w tych komponentach, oczywiście jak najbardziej mieści się w granicy normy, mieści się w granicy tego, co można chcieć mieć założone na dachu. Było z tym wszystko ok. W związku z tym, słuchajcie, gościmy w firmie Otowo, bo oni to przez cały czas mówię i wprowadzam Was do tego odcinka i porozmawiamy sobie na temat kosztów, na temat fotowoltaiki, na temat zmian, na temat tego wszystkiego, co mogłoby Was interesować. Także słuchajcie, ja Was zapraszam na odcinek. No i co? I widzimy się za sekundę. W takim razie będziemy mieli gościa. Cześć, Dominiko. Cześć. 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 Wiesz co, stanę sobie chociaż na początek, na chwilę, tutaj obok Ciebie. Jesteśmy na tle paneli fotowoltaicznych, pewnie w związku z tym o nich porozmawiamy. Dokładnie tak. Tak? Może najpierw porozmawiamy o firmie Otowo? Spoko, biorąc pod uwagę, że Ty jesteś u siebie w domu, jesteś w firmie Otowo, tak? To jest Twoje miejsce pracy, Twój dom, zawodowo tutaj się jak gdyby rozwijasz, tak? Zdecydowanie tak. No to będziemy Cię pytali w takim razie o Otowo. Super. Powiedz mi, dobrze, pierwsza sprawa jest taka, o co chodzi z tym leasingiem konsumenckim? Słuchaj, leasing konsumencki to fenomenalna sprawa rodem z Norwegii. Może zrobię taki wstęp, że my jesteśmy w ogóle liderem fotowoltaiki w Norwegii. Z Norwegii. Działamy od 2016 roku, a od tego czasu rozwinęliśmy się aż na 13 rynków europejskich, w tym od 2 lat działamy w Polsce. Aha. I właśnie od blisko 2 lat oferujemy leasing konsumencki dla klientów, którzy chcą mieć panele na dachu. W bardzo ciekawej, nowej odsłonie ekonomiczno-finansowej. Co to oznacza? Oznacza to, że klienci do tej pory mogli zakupić i mogą zakupić zarówno w Otowo, jak i w innych firmach panele, albo na kredyt, albo z wykorzystaniem własnych środków gotówkowych. Natomiast Otowo wychodzi z ultra ciekawym rozwiązaniem finansowym,
które nie skłania do zaciągania kredytów, które nie skłania do tego, aby wydawać własne oszczędności. Natomiast to OTOWO finansuje instalację fotowoltaiczną dla klientów. W praktyce oddajemy tą instalację na użytkowanie 20-letnie dla klientów, którzy chcą mieć taki system na dachu i z niego w pełni korzystać. Oczywiście wchodzi tutaj i dach, i grunt pod uwagę. To my płacimy ratę. Nie, zwróć. To nie my płacimy ratę. No, ale super! Nie, słuchaj, ja tego nie wymarzę, ja tego nie wykasuję, bo to jest dobre. Ale nie, mamy teraz taką promocję, względem której to my płacimy 3 miesiące pierwsze raty za klienta, czyli jest to rzeczywiście półprawda, półśrodek. Ale co z tym? Wracając do leasingu konsumenckiego, jest to fenomenalna opcja, dlatego że od pierwszego miesiąca jesteśmy w stanie już oszczędzać, czyli nie czekamy na ten zwrot z inwestycji. To dla osób, które chcą bardzo szybko przekonać się, jak bardzo opłacalna jest fotowoltaika, to jest właśnie świetne rozwiązanie, bo te oszczędności możemy obserwować praktycznie od pierwszego miesiąca posiadania działającego systemu na dachu. Decyzja o przyznaniu leasingu jest decyzją bardzo szybką, to znaczy w praktyce potrzebujemy wypełnionego oświadczenia do pobrania raportu z Biura Informacji Kredytowej i Gospodarczej. Na tej podstawie wydajemy informacje o możliwości udzielenia leasingu w ciągu kilkunastu minut. Także nie trzeba czekać na decyzję długo. Okej, Dominiko, czyli wychodzi na to, że ten leasing konsumencki to jest to no nie, no bo to nie jest kredyt, tak? To jakby mógł nasz widz to zrozumieć, to nie jest to kredyt, tylko to jest leasing, bo w przypadku kredytu to on bierze kredyt, spłaca i to jest od samego początku jego i to jak gdyby on to ma i to jest jego i w ogóle, i w ogóle. Natomiast w przypadku leasingu mówimy o tym, że on z wami podpisuje umowę, tak. Dostaje na dach instalację, za którą płaci, aczkolwiek nie jest jej właścicielem. Oczywiście, właścicielem instalacji jesteśmy my, co ma swoje dobre strony, z uwagi na to, że to my gwarantujemy poprawne działanie serwisu przez okres 20-letni. Aha. Oczywiście klient ma na każdym etapie możliwość wykupu instalacji fotowoltaicznej. Mhm. Dokonuje się to za kwotę pomniejszoną o pewną część rat, którą klient płaci miesięcznie. Także jest to świetne rozwiązanie, które nie zamyka klientowi drogi do posiadania tego systemu na własność. Ważna informacja dotycząca wysokości raty leasingowej, jest ona co do zasady stała, czyli w momencie, gdy zawieramy umowę o instalację fotowoltaiczną w leasingu, my dokonujemy pewnej kalkulacji, czyli przeliczamy sobie ratę miesięczną brutto, którą klient będzie regulował w cyklu comiesięcznym. W praktyce przy tak długich kontraktach, bo mówimy tutaj o kontrakcie długoterminowym, 20-letnim co do zasady, będziemy waloryzować tę ratę o współczynnik inflacji, natomiast z wyłączeniem inflacji na nośnikach energii. Także jest to nadal ciekawa i bardzo opłacalna forma posiadania systemu i widzimy, że ona zdobywa coraz to nowych zwolenników. Sporo osób w każdym miesiącu pyta o możliwość udzielenia leasingu, pyta o to, w jaki sposób ten leasing funkcjonuje i działa. Jakby z jednej strony my edukujemy klientów i jakby szerzymy, propagujemy tą ideę leasingu. W Polsce jest to bardzo popularna forma finansowania instalacji fotowoltaicznej za granicami naszego kraju. W Polsce tylko my na dzień dzisiejszy świadczymy tego rodzaju usługę, bowiem my finansujemy instalacje fotowoltaiczne z własnych środków. Czyli nie wspieramy się tutaj finansowaniem bankowym. Dlaczego jesienią, zimą, no zimą można powiedzieć, dlaczego zimą ktoś w ogóle ma sobie zakładać instalację fotowoltaiczną? No przecież no, ciemno, zimno, ta produkcja marna, już nie mówiąc o tym w ogóle, że ci to w gridzie to już w ogóle totalnie niezbyt fajnie mają, to może poczekać na wiosnę, lato. Wiesz co, w praktyce, jeśli założysz inaczej, jeżeli zdecydujesz się dziś na instalację fotowoltaiczną, to w praktyce i tak poczekasz do wczesnej wiosny. To znaczy, podpisując dziś umowę, w firmie OTOWO czekasz niecałe 3-4 tygodnie na planowany montaż. Natomiast po zamontowaniu instalacji fotowoltaicznej czekasz na przyłączenie do sieci. Czyli my składamy w Twoim imieniu do operatora wniosek o przyłączenie i wniosek o wymianę licznika na dwukierunkowy, co zwykle w trybie urzędowym i tak zajmuje około 30 dni. Także decydując się dziś na instalację fotowoltaiczną, musisz liczyć się z tym, że będzie ona produkować najwcześniej, na koniec stycznia, początek lutego, pierwszą energię, co w praktyce zahacza już o pierwsze promienie słońca. Także powiedziałabym, że jesteśmy tak naprawdę w idealnym momencie, żeby zacząć myśleć o tego rodzaju inwestycji.
Dobrze. Przyłączę się na chwilę, tutaj stanę obok Ciebie. Tak. I już mam, jak sprawa wygląda. To znaczy tak, jeżeli dobrze zrozumiałem, to wychodzi na to, że każda osoba, która dzisiaj przykładowo zdecyduje się, aha, w ogóle na hasło Dobry Projekt, korzystając z linka, który mamy tutaj w opisie pod filmem, dostaniecie super taką ofertę w 3D. Kolejna rzecz jest taka, mówiłaś, że te oferty są dosłownie od ręki. Ja sam osobiście przechodziłem tą procedurę i faktycznie okazało się, że to poszło bardzo szybko. To znaczy, że dosłownie już tuż, prawie że można było już za chwilę cieszyć się tą wizualizacją, ją oglądać i zobaczyć, jak to będzie wyglądało u Was na dachu. W związku z tym tu potwierdzam, można ogarnąć to dosyć szybko. I teraz, dlaczego ktoś miałby się zdecydować na Was? Okej, ja już pomijam kwestię tego, że akurat tutaj ktoś dostał różne oferty i wybrał Waszą ofertę, a później ja tą ofertę na Waszą po prostu oceniałem i uważałem, że ona jest okej. No i z tego powodu też w ogóle odezwałem się do Was, Wy się tu żywo jak gdyby stwierdziliście, że to jest fajny temat i że warto by go było kontynuować. Ale nie było to moim w ogóle zamiarem, ja bardziej tylko chciałem nawiązać z Wami kontakt, okazało się, że fajnie się tutaj zgraliśmy. Dlaczego ktoś miałby w ogóle według Ciebie Was wybierać? No przecież jest mnóstwo firm, które zakładają fotowoltaikę na rynku i tak dalej. No to co? No dobrze, okej. Okay. Umówmy się w ten sposób. Jeśli mielibyśmy brać pod uwagę kwestie, powiedzmy, walorów Twojej urody, to rozumiem. No jest to na pewno niewątpliwy argument na to, żeby ktoś się zdecydował na zakładanie u Ciebie. Jesteś przedstawicielem, powiedzmy, handlowcem, jesteś osobą, która jest odpowiedzialna w firmie Otowo za sprzedaż. Trudno, żeby lepiej wybrali, natomiast umówmy się, że potrzebne są mocne argumenty merytoryczne w kwestii tego, żeby postawili na Otowo. I wtedy co? Co mówisz? Mamy te argumenty. Po pierwsze, nikt nas, wiesz, nie zobaczy, bo my się kontaktujemy z klientami zupełnie zdalnie i online, ale ma to swoją dużą przewagę rynkową z uwagi na to, że wiesz, my nie tracimy czasu naszych klientów. Czas jest dzisiaj tak cennym aktywem i nie możemy sobie pozwolić na to, żeby go tracić na spotkania, na przychodzenie do domu i na opisywanie, wiesz, na spotkaniu face to face tego, co możemy zrobić super zgrabnie, szybko i bardzo profesjonalnie przez telefon z wykorzystaniem nowych technologii. I właśnie na te nowe technologie w pierwszej kolejności postawię, to znaczy firma Otowo rzeczywiście jest w stanie przedstawić nawet podczas pierwszej rozmowy telefonicznej ofertę wiążącą. Co to znaczy? To znaczy, że jesteśmy w stanie przedstawić wiążącą cenę, wysłać ofertę z, powiedziałabym, że wstępnym projektem. Nie jest to na pewno projekt ultratechniczny, natomiast w pewien bardzo prosty sposób pokazuje, jak mogą być rozlokowane panele, czy na dachu, czy na gruncie. Podpinamy karty katalogowe. Ta oferta wychodzi od nas w ciągu kilku minut wraz z draftem umowy, wiesz? Czyli jakby każdy, kto dostaje od nas tę ofertę, czy podczas rozmowy, gdy jeszcze jesteśmy na linii, czy zaraz po tej rozmowie, jest w stanie, wiesz, jakby podążać za tym, o czym rozmawialiśmy i widzi to po prostu przed sobą na, jakby w mailu, tak, na papierze, co jest, myślę, że bardzo ważne z uwagi na to, że wiesz, jakby każdy chce szybko podjąć decyzję i nikt nie lubi czekać na oferty. Jeśli rozmawiamy dziś na temat tak dużej inwestycji, no to chcemy mieć tą ofertę od razu przed sobą i Otowo Ci to gwarantuje. Druga, myślę, że bardzo istotna kwestia to ta, że my jesteśmy firmą norweską. Norwegia kojarzy się oczywiście z bardzo wysokimi standardami, zarówno tymi dotyczącymi komponentów, produktów, jak i no, jakości obsługi, na co bardzo mocno stawiamy. Więc nasi klienci na pewno nie zawiodą się współpracując z nami, bo ten kontakt rzeczywiście jest bardzo profesjonalny od samego początku, bardzo merytoryczny. Nasi handlowcy, nasi doradcy, powiedziałabym, oni nie są tylko handlowcami, są w dużej mierze doradcami, są w stanie wyedukować klienta ze wszystkich aspektów dotyczących tego, jak dziś działa rynek fotowoltaiki, jak działa nowy system net billingu, czy klient zaoszczędzi, ile zaoszczędzi, podamy te walory naszych komponentów, więc stanowimy taki, myślę, że bardzo, bardzo dobrą taką kolebkę wiedzy na naszych klientów, więc nie jesteśmy tylko sprzedawcami, którzy chcą sprzedać, ale przede wszystkim doradcami, więc myślę, że to jest istotna sprawa z punktu widzenia jakby klientów, którzy chcą tę ofertę otrzymać. Otowo w Polsce daje też bardzo długie gwarancje, wiesz, na całość instalacji fotowoltaicznej. Mówimy tutaj o 10-letniej gwarancji na wszystko, co dotyczy Twojej instalacji, którą od nas dostajesz. To mówimy o panelach, o inwerterze,
czyli mówimy o komponentach, plus okablowanie, zabezpieczenia, konstrukcja, to wszystko jest objęte gwarancją ze strony OTOWO. W praktyce oznacza to, że klient nie musi ścigać producentów, jeśli coś się zepsuje, on po prostu dzwoni do nas, a my jesteśmy dla niego, więc jakby ten serwis działa i jakby jesteśmy dla klientów dostępni przez cały czas. Natomiast przy kontraktach leasingowych, o których rozmawialiśmy, ta ochrona, ta gwarancja dotyczy lat 20, więc jakby pełnego okresu współpracy, co też myślę, że jest ultra ważne dla klientów, bo dziś klienci szukają, wiesz, nie tylko najlepszej ceny, co myślę, że jesteśmy w stanie zagwarantować, bo nasze ceny są, myślę, że w ścisłej czołówce najlepszych, najbardziej atrakcyjnych cen dziś na rynku, biorąc pod uwagę komponenty z listy Tierman, na których pracujemy, jakby cała jakość obsługi, długości gwarancji, więc to na pewno klienci są w stanie porównać, zbierając te oferty z rynku, więc proszę się przekonać. No właśnie, bo może to też warto powiedzieć jeszcze raz. Słuchajcie, ofertę na waszym stole, żeby dostać od was, naprawdę to was nic nie kosztuje, a dzięki temu w ogóle macie podstawę do tego, żeby się zastanawiać. Tak. Koniec kropka. Słuchajcie, oferta i to, żeby wyliczyć, żeby to u was się znalazło, po prostu lećcie z tym tematem bez najmniejszego tutaj zastanawiania się. Kolejna rzecz jest taka, już mówiłem to, na hasło dobry projekt będzie ekstra gratis ta opcja 3D. Kolejna rzecz jest taka, co do mnie przemawia, to, że faktycznie, jeżeli bierzecie leasing i wy odpowiadacie za tą instalację przez cały okres trwania, no to w tym momencie wy też macie z głowy, nie musicie się zastanawiać. Czyli udostępniacie swój dach, oczywiście ten dach jest wasz, oczywiście wy odpowiadacie za stan techniczny tego dachu przez cały okres, kiedy ta instalacja jest założona, czyli za montowanie, tak, że to zostało dobrze zamontowane, tak. Dzięki czemu wy nie musicie się nad tym zastanawiać. To jest też ogromny plus, macie to z głowy. No i kolejna rzecz jest taka, wbrew pozorom, nie bycie właścicielem tej instalacji w tym przypadku jest waszym plusem, ponieważ to oni będą odpowiadali za tą instalację przez cały ten czas. A wy będziecie oszczędzać. A dobrze, teraz... wiesz co, wydaje mi się, że poruszyliśmy kilka tematów, które mogłyby być taką niewiadomą, bo dla mnie hasło leasing konsumencki, to jaki to leasing konsumencki? Wytłumaczyłaś nam, że to jest leasing dla każdej osoby, która nie prowadzi działalności gospodarczej i po prostu jest osobą być może gdzieś tam pracującą na etacie, nie ma to najmniejszego znaczenia, może taka osoba skorzystać tutaj z tej oferty i taką instalację sobie założyć. Słuchajcie, bardzo wam dziękuję za uwagę, bardzo dziękuję tobie, że poświęciłaś nam czas i że opowiedziałaś nam o tym leasingu, tak? Czyli o czymś, co tak naprawdę de facto można powiedzieć, że jest nowością i co można powiedzieć też, że ciebie, was wyróżnia na rynku. Tak, jako jedyna firma w Polsce oferujemy tego rodzaju rozwiązania, także na pewno warto je sprawdzić. Za każdym razem, jak klient otrzymuje od nas ofertę na zakup instalacji fotowoltaicznej, to może w tej interaktywnej ofercie kliknąć i zobaczyć, ile będzie kosztować jego instalacja w leasingu. Więc każda oferta, którą wysyłamy do klienta na zakup, również ma zaszytą w sobie opcję leasingu, czyli możliwości podejrzenia tego, ile zapłacę właśnie w opcji leasingowej miesięcznie. Super, bardzo ci dziękuję. W takim razie zapraszamy was na kolejne odcinki, odsłony. Mam nadzieję, że będziemy mieli jeszcze okazję się tutaj zobaczyć. A my teraz, słuchajcie, zabieramy się za robienie jakiejś super ikonki. Także nie wiem, weźmiemy panele i będziemy się tutaj ustawiali pod to, żeby, słuchajcie, żeby was zachęcić. Czyli na tej ikonce najprawdopodobniej będzie mało mnie, będzie dużo ciebie. I wy już wiecie, jaka ona jest, bo z tego powodu dotrwaliście do końca tego filmu, a teraz przynajmniej poznaliście jeszcze genezę, jak to wszystko powstawało. Także trzymajcie się, słuchajcie, i widzimy się na kolejnych odsłonach. Cześć. Do zobaczenia.